oglądasz na własną odpowiedzialność. W razie wystąpienia chęci do spełniania marzeń nie kontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po prostu zamień te marzenia w rzeczywistość. Niektórzy ludzie wierzą, że życie zaczyna się po 60. Wtedy można na przykład przepłynąć Ocean Atlantycki kajakiem. I to dwukrotnie. Na Oceanie nie ma ciszy to historia Aleksandra Doby, emerytowanego inżyniera mechanika, który został podróżnikiem roku National Geographic oraz otrzymał Grand Prix w konkursie Travelery 2014. W ciągu 167 dni pokonał ponad 12 tysięcy kilometrów kajakiem z Lizbony do New Smyrna Beach na Florydzie. Walczył z awariami, przeciwnymi wiatrami i 9-metrowymi falami. Na 47 dni stracił łączność telefoniczną ze światem. Za rok Doba kończy 70 lat. Planuje kolejną wyprawę, trudniejszą od poprzednich. Sam o sobie mówi, że jest tylko turystą. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak strasznie cieszę się z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w końcu wyszło słońce i przestał padać śnieg, przestał wiać wiatr, a po drugie dlatego, że dzisiaj mogę opowiedzieć Wam o niesamowicie inspirującej, dającej niesamowitego powera książce, czyli o biografii Aleksandra Doby, który przepłynął kajakiem Atlantyk. Na oceanie nie ma ciszy. Ta książka zaintrygowała mnie przede wszystkim ze względu na wiek Aleksandra Doby, który na dzień dzisiejszy ma już prawie 70 lat, a planuje kolejną właśnie przeprawę przez Atlantyk kajakiem. Planuje wyruszyć w maju, więc na pewno będę śledziła tą jego kolejną wyprawę. Do tej pory Aleksander Doba przepłynął ten Atlantyk tym kajakiem dwa razy, co uważam za coś naprawdę niesamowitego, bo ja nie wyobrażam sobie, żebym była zdolna do zrobienia czegoś tak ekstremalnego. Z biografii Aleksandra Doby możecie dowiedzieć się nie tylko, jak zresztą możecie się domyślać, nie tylko o jego najnowszej wyprawie, tej chyba najsłynniejszej, o której było dość głośno nawet w mediach, ale właściwie o całym jego życiu, o tym, jak to wszystko się zaczęło i co on sądzi o sobie jako o takim starszym panu, który zabiera się za tak ekstremalne wyzwania, za tak ekstremalne rzeczy. Książka została naprawdę świetnie wydana na takim bielutkim papierze. Mamy tam sporo zdjęć, więc możemy to sobie wszystko jakoś ładnie zwizualizować. Ja powiem Wam, przeżyłam ogromne zaskoczenie, kiedy zorientowałam się, że Aleksander Doba tego Atlantyku nie przepłynął na takim zwyczajnym kajaku, jakie zazwyczaj widzimy, co zresztą chyba byłoby niemożliwe, bo nawet tam nie ma miejsca, żeby spakować jakiś większy prowiant, ekwipunek i tak dalej. W każdym razie ten jego kajak był większy, nie był jakiś monstrualnych rozmiarów, ale zmieściło się tam naprawdę sporo rzeczy, bo na którejś ze stron tej książki znajduje się nawet cała lista tego, co zabrał Aleksander Doba ze sobą. Ten kogut jest naprawdę straszny. Przede wszystkim Na oceanie nie ma ciszy to naprawdę inspirująca książka. Inspirująca dlatego, że bardzo często marzymy o wielu rzeczach, ale nie robimy nic, żeby te marzenia zaczęły się spełniać. A tymczasem Aleksander Doba twierdzi, że to właśnie od tych marzeń trzeba zacząć. Że trzeba zacząć zamieniać te marzenia w plany, zacząć je realizować i że właściwie jeżeli czegoś chcemy, to nie ma dla nas nic niemożliwego. Więc jeżeli szukacie książki, która da Wam właśnie takiego solidnego powera, to naprawdę trafiliście w dziesiątkę, bo jeżeli przeczytacie o tych jego podróżach, o jego przygodach, to ja Wam gwarantuję, że zostaniecie naprawdę mega zainspirowani. Niby każdy z nas wie, że takie przepłynięcie Atlantyku z kontynentu na kontynent to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie i że trzeba mieć naprawdę dobrą kondycję, świetną organizację, ale właśnie podczas czytania tej książki uświadamiamy sobie, ile tak naprawdę to wszystko kosztuje tego człowieka, który siedzi w tym kajaku, który nie ma się do kogo odezwać. Jeżeli siada mu łączność ze światem, to już w ogóle nie wie nic na temat nadchodzących zmian pogodowych i to wszystko znacznie bardziej się utrudnia. Więc tę książkę czytało się momentami jak naprawdę dobry thriller. No i tak jak powiedziałam już wcześniej, z tej książki dowiecie się nie tylko o tej najnowszej wyprawie Aleksandra Doby, ale także o jego wyprawach wcześniejszych, między innymi o tym, jak próbował opłynąć
płynąć Bajkał. Dowiecie się też sporo na temat samej historii żeglugi po Bajkale. Chyba tak to mogę ująć. Możecie się też dowiedzieć małego co nieco na temat innych ludzi, którzy próbowali przepłynąć Atlantyk. Ludzi, którym się udało lub którym się nie udało. Książka odsłania przed nami też spory kawałek historii tego typu wypraw. Dodatkowo na końcu tej książki znajduje się wywiad z Aleksandrem Dobą i jego żoną. Czytanie tej książki sprawia tak dużą przyjemność, no może nie aż tak dużą, ale prawie tak dużą przyjemność, jak uczestnictwo w spotkaniu z jakimś naprawdę dobrze opowiadającym podróżnikiem. Więc jeżeli macie ochotę na tego typu książkę, książkę inspirującą, książkę dającą takiego powera, jeżeli lubicie książki podróżnicze, to jak najbardziej zachęcam Was do przeczytania. Czyta się bardzo szybko, więc jak najbardziej polecam, mam nadzieję, że się zainteresujecie, bo moim zdaniem naprawdę warto. Aleksander Doba powiedział, że lepiej żyć jeden dzień jak tygrys niż 100 lat jak owca. Nie oznacza to oczywiście, że musicie biec po kajak albo szukać czegoś innego, na czym moglibyście przepłynąć Atlantyk. Chyba jednak nie każdy jest do tego stworzony. Ja na pewno nie. Ale dam sobie głowę uciąć, że są rzeczy, o których po cichutku marzycie. Może to już najwyższy czas, żeby marzenia zamienić w coś realnego? Ja już się z Wami żegnam. Jutro zapraszam Was do oglądania mojego kolejnego filmiku i do zobaczenia już wkrótce.